Witajcie! Dzisiaj mam dla Was nietypowe zestawienie, bo wraz z redakcją chcieliśmy przedstawić Wam dwójkę aktorów, którzy są znani przeciętnemu widzowi z jednej roli, ale ich aktorski wachlarz jest o wiele, wiele ciekawszy. Dlatego dzisiaj filmy z Harrym Potterem i Frodo Bagginsem, czyli Danielem Radcliffe'em i Elijah Woodem. Przekonajmy się, co ciekawego ci panowie mają jeszcze do zaoferowania kinomaniakom. Zapraszam. Ucieczka z Pretorii. Pod koniec lat 70. dwójka więźniów odbywa wyrok w południowoafrykańskim więzieniu. Są ofiarami swojej działalności przeciwko apartheidowi. Osadzenie jednak nie łamie w nich ducha walki o słuszne idee, postanawiają więc raz jeszcze udowodnić swoje racje, tym razem nieco bardziej symbolicznie i po prostu uciec z zakładu karnego. To jednak do prostych należeć nie będzie, bo trafili do wyjątkowo dobrze zabezpieczonego więzienia, tytułowej Pretorii. Daniel Radcliffe wciela się w Tima Jenkina, który został skazany na 12 lat więzienia i który napisał książkę, na której oparty jest ten film. Aktor doskonale oddaje naturę człowieka niezłomnego i walczącego do końca o to, w co wierzy. Zło wcielone. Ted Bundy, seryjny morderca, wstrząsnął swojego czasu opinią publiczną Stanów Zjednoczonych, bo nikt nie mógł uwierzyć, że za przystojną twarzą tego charyzmatycznego mężczyzny kryje się potwór. Jego prawdziwą naturę stara się wydobyć agent FBI Bill Hagmeier, który poprzez wnikliwą rozmowę z oskarżonym stara się odkryć prawdę siedzącą w Bundy. Bo jak się okaże, nawet najbardziej zaciekła bestia posiada swoją ludzką stronę. Film oparto na książce Johna Douglasa pod tytułem Mindhunter, która zresztą potem doczekała się kolejnych ekranizacji. Rozmowy agentów specjalnych z seryjnymi mordercami mają swój specyficzny klimat i groźny urok. Elijah, choć tak naprawdę to nie na nim skupia się uwaga, stara się być przewodnikiem dla widza po krętym i mrocznym umyśle rozmówcy. Już wie, że to jej ostatnie chwile. Guns Akimbo. Czas na coś mocno, ale to mocno zakręconego, czyli Harry Potter z dwoma spluwami. Miles to przegrywkowy programista, który troluje w sieci i całe dnie spędza na usychaniu z tęsknoty za byłą dziewczyną. Podczas tych internetowych, anonimowych wojaży trafia na swojego rodzaju cybergangusów, którzy organizują niebezpieczne i brutalne walki dla fanatyków broni. Miles nieopatrznie zadrze z niewłaściwymi ludźmi i obudzi się z dwoma pistoletami przykręconymi do dłoni. Będzie musiał walczyć o życie swoje, jak i swojej byłej dziewczyny. Tak w skrócie wygląda ta absolutnie szalona komedia akcji. Radcliffe udowadnia, że komedia mu nie straszna, a jego one-linery o dziwo naprawdę bawią, co, wierzcie mi, wcale nie jest takie łatwe, tym bardziej w oparach absurdalności tego filmu. Nie spodziewajcie się tutaj większej głębi, ale wynagradza to bardzo dobrze zrealizowana akcja podlana humorystycznym sosem. Chodź do tatusia. Norval to człowiek, który nie miał w życiu lekko. Dopiero co uwolniony od demonów alkoholizmu, stara się prowadzić spokojne życie, mieszkając z matką pod jednym dachem. Nagle jednak dostanie niespodziewany list od ojca, człowieka praktycznie martwego dla niego od przeszło 30 lat. Bohater rusza więc na spotkanie z człowiekiem, którego tak naprawdę nie zna, ale pragnie poznać i zrozumieć. Na miejscu okaże się jednak, że pojednawcze klimaty są dalekie od spełnienia, a cała wizyta zamieni się w czysty koszmar. Elijah Wood wykonał świetną robotę w odgrywaniu Norwala i przykuwa uwagę przez cały film mimo bardzo silnej roli Stephena McCarthy'ego w roli jego ojca. Całość początkowo zaczyna się jako lekka komedyjka, by skończyć się brutalnym horrorem, który wciąż potrafi rozbawić. Chodź do tatusia. Dżungla. Josie Ginsberg pragnie przeżyć przygodę, doświadczyć czegoś autentycznego. Dlatego wraz ze swoimi towarzyszami, fotografem Kevinem oraz nauczycielem Markusem, ruszają śladami tajemniczego, ale niezwykle ciekawego geologa. Nie mając tak naprawdę za grosz doświadczenia czy większego przygotowania do takiej wyprawy, zapuszczają się w głąb nieprzeniknionego, szmaragdowego lasu deszczowego Amazonii. Wyjście z tego zielonego labiryntu będzie z pewnością przygodą, ale raczej nie taką, jakiej oczekiwali. Dżungla to powolna, ale doskonale zrealizowana historia ze szczególnym naciskiem na grę aktorską. Radcliffe jest tutaj niesamowicie autentyczny i to jedna z jego ciekawszych i chyba jednocześnie najmniej docenianych ról. Może i nie jest to film dla każdego, ale jeżeli macie ochotę na dobrą historię, to polecam dać szansę. Link do zbrodni. Aktorka imieniem Jill jest uwielbiana przez wielu, dlatego gdy pada możliwość wygrania kolacji z widzem, jej oddany fan Nick nie może przegapić takiej okazji.
Do spotkania jednak nie dochodzi, gdyż aktorka odmawia ku rozgoryczeniu wygranego. Niespodziewanie jednak Nick dostaje linka od człowieka, który podaje się za menadżera aktorki i który to link pozwala śledzić Jill na praktycznie każdym etapie jej życia. Nick nie wie jeszcze, że właśnie wziął udział w kolejnej, tym razem wyjątkowo niebezpiecznej grze. Elijah doskonale nadaje się do takiego nieśmiałego creepa, który lubi podglądać ukochaną aktorkę, ale nie popada przy tym w nadmierną oślizgłość czy przerysowanie. Jeśli wciąż nie jesteście przekonani, to być może męska część widowni doceni fakt, że w filmie główną rolę gra również Sasha Grey. Przekonałem? Zdobywasz ostatni bastion. Rogi. Iggy przeżywa tragedię, która wstrząsnęła nim i całym miasteczkiem. Jego dziewczyna pada ofiarą zbrodni, a wszyscy uważają, że to chłopak jest odpowiedzialny. Pewnego ranka Iggy budzi się i z przerażeniem stwierdza, że na jego głowie rosną rogi. Ale mało tego, wszyscy, z którymi rozmawia, zaczynają wyznawać mu swoje grzechy. Nieoczekiwana zdolność poznawania ukrytej prawdy prowadzi go w końcu do poznania czegoś o wiele straszniejszego niż tylko niewygodnych sekretów mieszkańców. Radcliffe chyba ma wpisane w umowie, że wystąpi w danym filmie, ale jego rola musi być przynajmniej trochę dziwna albo pokręcona, bo sporo jego filmów to absolutne szaleństwo scenariuszowe. Tym ciekawiej zresztą ogląda się go w takich wykonach aktorskich. Maniak. Frank to spokojny, cichy i wycofany sprzedawca prowadzący sklep z manekinami. Pewnego dnia odwiedza go artystka imieniem Anna, która potrzebuje jego pomocy przy realizacji swojej wystawy. Artystyczna współpraca między dwojgiem to dla Franka jak wyjście ze skorupy i odkrycie nowej palety emocji. Problem w tym, że to, co było w nim uśpione, nie jest wcale takie piękne ani pozytywne. Frank bowiem odczuwa coraz większą ochotę, by śledzić i krzywdzić kobiety. A potem zaczyna się rzeź, wiadomo. Kolejna rola Wooda w roli urokliwego dziwaka z tajemnicą tkwiącą głęboko w jego duszy. Jego wciąż nieco dziecinna twarz i hipnotyzujące oczy pozwalają mu doskonale zmieniać skóry między wycofanymi emocjonalnie odludkami, a wyrafinowanymi psychopatami. Mam nadzieję, że podobało Wam się dzisiejsze zestawienie. Wszystkie te aktorskie wcielenia Radcliffe'a oraz Wooda możecie znaleźć na CDA Premium już dzisiaj, do czego Was bardzo zachęcam. Dajcie znać, o czym chcielibyście jeszcze obejrzeć odcinki i do zobaczenia w kolejnym Tylko Kino.